Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, jest ze mną bardzo niemiły człowiek o imieniu Siostra. I gramy w Wychodzenie na zewnątrz 2. Wchodzimy już po raz trzeci i poziom numer kolejny. Poziom numer kolejny, O nie, nazywa się Koza. To będzie niebezpieczne. Wydaje się, że wciąż mamy za mało zwierzęcych sucharów i faktów. Czas na kolejny zwierzęcy numer. O nie! Nie będą nas bić. One będą nas bić na pewno. Boję się tego poziomu. One na pewno nas będą bić. Uważaj! Te kozy myślą, że należą do Cosa Nostra? Nie jestem pewien. Nie rozumiem tego żartu. Mówię, że to jest coś zepsute w tłumaczeniu z Chin Glisza. No patrzcie, kuświcie się tutaj rozbili. Będziemy musieli zobaczyć ten... w Ingliszu, jak to wyglądało. Nawet wiem, gdzie można zobaczyć szybko, ale to nie teraz. Też wiem gdzie. Tym razem musimy je do tego, do jednej zagrody wspólnej. Tak, dlatego mówię, że boję się tego poziomu. Wygląda zbyt prosto. Będą kozy, które będą nam przeszkadzać. To jest gimmick. A dobra. Pragniemy! Ale tylko jedno, bo druga będzie bo one są potrzebne też do rozwalania niektórych rzeczy. Dobra, druga to. Tak ci nie przywaliłam z kozy. Flaminga chcesz brać? Ja miałbym je chcieć? Ja? Siostra, z kim ty gadasz? Ja zawsze kradnę flamingi. Piękne kozy. Aha! Tym razem actually mieliśmy przynieść tam flaminga. O wow. Ono koza. Podejrzewam, że jest achievement... A nie, nie da się bez rozwalania płotów, chociaż da się. Nie, nie, krowy nie wyniesiemy bez tego. Trzeba by było zrobić sobie siano i przejść w ten sposób. Dobra siostra, to chodź, spróbujemy. Czekaj, bo... dobra. Nie, z krowy ledwo da się skakać, nie ma szans. Da! Wskocz tu, gdzie ja stoję. Na to z hot dogami. Mhm. A faktycznie nie da rady, trudno. To ten. A, trzeba będzie tu pomyśleć. Weź zawołaj tam kozę! Spokojnie, już, już. Bo ja nie mogę wyjść. A można sprowokować w ogóle dancy i klapsa. Ja nie umiem wyjść, a ty się bawisz kozą. Nie bawię się nią. Bój ją naprowadzić. Widzisz, siostra? Widzisz? Ja umiem sterować kozą lepiej niż czymkolwiek niż ktokolwiek inny, widzisz? No nie! Co z koza? Co za koza z ciebie, kozo? Widzisz, siostra? To się nauczyło obsługi kozy 101! Ej, a spodziewałeś się, że będzie inaczej? To jak to, ale ja go jestem prawdziwym zaklinaczem kóz. O nie, o nie, o nie! Kurczak, wracaj! Kurczak! Jedź! Zauważyłeś, jakie tam poruszenie się zaczęło dziać? Mhm. W nagrodzie. Spokojnie, nie przejmuj się tym. Ja tu i zaraz kozom naprawię wszystko i pomogę. Dobra, trzeba jeszcze coś rozwalać kozom, czy już możemy kozy tam zanieść? Już możemy kozę wziąć ze sobą. Dobra. Ja już tam zanoszę drugą kozę. O, wy tacy sprytni! Tacy sprytni! Mówiłam! Nie ma, nie ma! No nie ma, bo musimy kozy nieść! Może da się nie umitnąć. Nie da się! To czekaj, spróbuję siano przygotować.
kurczak wracasz do zakroty. A jeśli nie, to trudno, wniesiemy krowy klasycznym metodem. Dobra, no nie! Nie! Tak, widziałem, że krowa uciekła. I masę nie kurczaków. Nie tylko krowa. Noż. Gra. Parsek. Ta krowa sama się obraca. Jest taki problem pod tytułem, że mam z 3 sekundy opóźnienia. Okej, okay, to trzeba będzie po tym wszystkim nad tym popracować. Ja dosłownie... Dobra, już nawet 5 sekund. Aj. Chyba tego nie przejdziemy. Wiesz co, robimy cięcie albo przerywamy nagrywanie od nowa. Bo... Nie, cięcie. Spotkamy się za chwilę, jak naprawimy problemy siostry. No dobra. No to wracamy. I... Ja, poziom od początku. Stawiamy kontuzję i zaczynamy od krów. Się, jasne, to ja już biorę kozę, żeby otworzyć krowy. Au! Głupie grabie. Czekaj, wezmę... Spokojnie. Tak się bierze kozę. E, ty! Masz dup. No, ja otwieram drugą. Mam... Pierwszą korowę... otworzyłam. Dobra. Dobra, bierzemy krowy. Jasne. Krowa, nie obracaj się! Krowa, krowy bardzo lubią robić 360-ki. Nie wiem, czy to odkryłeś. Mówiłem. Mówiłem to już. Ale spokojnie. O, jakoś tą krowę tam wniosę! Jedną kozę już też tam schowam, kozy żeby... na razie niech sobie demolki robią, w sumie. Myślimy, to ja mogę. Czy ty się obroniłaś krową? Tak. A co, zabronisz mi? Nie, tylko... Otwieraj drzwi, a nie. Nietypowa metoda. Jaka nietypowa? Bardzo typowa. Nie rozumiem, o co ci chodzi. A to teraz łapiemy te zwierzęta, które są już teraz na luzie, czy jak? Tak, wszystkie już są na luzie, wszystkie to jedynki jednak. A świnie są jeszcze zamknięte, teoretycznie za kozą. A dam radę, bo tym można itować. No i kurczaki teoretycznie też trzeba kozą otworzyć, ale to się szybko zrobi. Taki goat master jak ty, to no. Mhm. Ja już świnie biorę. Podobają mi się te kozy. Mi się ten poziom podoba. Okay. Żeby nie było tym razem na koniec, flaminga będę wnosił. Ale zanim flaming, to oczywiście kozy tam też zaniosę. A, dostałeś w dup sztala! Co, trzeba czasem dać kozom satysfakcję z tego, że cię uderzą. Czak? Chodź, ty onkologne. Dobra, no to są Pokémony. A mnie nie... No co otwierasz, koza? Koza ogarlamy. Już spokojnie zablokuję im otwieranie. Ja idę po resztkę zwierzaku. Jasne, jasne. Kura wyskoczyła. Jak? No mówiłem ci, że kury umieją latać. No, to rozumiem, ale... tam nawet nie ma siana, żeby one wyskakiwały przy jego użyciu. Dobra, tam kozy są. Wiesz, flaminga. Znowu wyskoczyła! Nie wyskoczyła, koza otworzyła drzwi! Ojej... Po prostu masakra faktyczna. Biorę flaminga. Ja pilnuję. Kurczak, wracaj. Dobra, daliśmy radę.
I to jeszcze w dalecanym czasie. Pierwszy dzień macie już za sobą. Dostaliśmy nawet mniej reklamacji niż zwykle. Pierwszy dzień reszty naszego pierdzącego życia. Od tej pory powinno nam już iść jak po pierd... Nie wiem jak to przetłumaczyć, fartownym maśle tutaj, ale fart to pierd, więc haha. Fartowne masło? To brzmi... To fajnie brzmi, nowa gra studia SMG już wkrótce. Dopiero się stanie im prawdziwego farta. Nikt nam tego nie odbierze. Mam prawdziwego pierd, słownie. Rozpocznijmy dzień drugi. Jesteśmy gotowi na dosłownie wszystko. A jakby nie zauważyli, to wziąłem kurczaka. Bez względu na to, jak będzie dziwacznie czy nadprzyrodzone. Mam dobre wieści dla wszystkich. Robi się późno, ale trzeba zwracać do kwatery głównej. Jestem bez zniszczenia czegokolwiek. Łeee! I tak zniszczymy, prawda? Tak. Ja lubię miałczyć. Krowy przodem, niegrzeczna koza, nie daj się ogłuszyć kozie, dostarcz kozy. Mówiłam, że będzie achievement za księcie kóz. Okej, czyli teraz tylko za to, żeby kozy nas nie trafiły, byśmy mieli maksa. Tak. Nice. Ładnie. Tam prawdziwo. Około 10 przecież ileś tam sekund później. Congratulations! Your first day at Smooth Moves has not resulted in your death or permanent incapacitation. Well done! Please remember that you signed a waiver and follow all instructions without question. Nie. Raz jestem w naszej siedzibie noszcą. Mam nadzieję, że to oznacza, że nie musimy kończyć pracy, gdy się ściemni. Chodź spać. Skoro możemy nosić meble. Teraz szybko! Wyładuj niespodziankę z ciężarówki. A wait, bo... Myślałam, że czekamy, aż dialog się skończy. A w sposób na ułatwienie nam życia. Nazywa się... Komputer! Komputa! Kozacko zwiększył wydajność Smooth Moves o 90%. W tym czasie zmniejszeniu zatrudnienia o 90%. Czyli będzie o 180% lepiej. Ostrożnie! Wiele takich nie robią. Komputer. Nie macie pojęcia, jak trudno... Było to jest komputer. Będziemy to nazywać komputer. Komputer. Wystarczy, jak powiem, że... A... Dobra, przenoszenie czegokolwiek teraz będzie dziecinnie w porodce. Co może pójść nie tak? Wstawcie go na miejscu i do roboty. Coś pójdzie nie tak. Definitywnie. Mi się wydaje, że on może się zbuntować przeciwko nam. Też mam takie wrażenie, bo ta gra zawsze ma jakieś deep lore. Jeszcze tylko przycisk podłogowy. Uuu. Okej, dobra robota. Teraz trochę super zaawansowanych technikarów. A, tak, działa, mówiłem, że będzie dobrze. Ojej. Nie! Szefa nam zajmało. To wszystko to był tutorial! Ha? Co wy zrobiliście? Kradliście naszą bramę międzykrasnalową! I zaświeciliście multiversum kartonami po meblach. Ups. Torcia! Musicie posprzątać ten bałagan. I uratować szefa? No tak. To też. Oj! Musicie udać się do każdego z tych światów. Jest w nich 12 naszych najlepszych kostanów wsparcia technicznego. Niektóre może nie są takie najlepsze. Jest ich 12 przyzwoicie wykwalifikowanych, krasnali technologicznych. Mogą ci naprawić portal, ale najpierw musisz się znaleźć. Do powodzenia. Okej, czyli w każdym levelu jest 12 plans. Ja pewnie im przyda. Ej, kiedy będą to robić? Może skoczymy na hot doga czy coś? Umieram z głodu. Okej. Który świat najpierw? Mamy wiatraki?
Czekaj. Chcę zobaczyć nazwy. Dobra. Okej. Cartoonopolis. Smaczkowo. Jo, średnie. Kciowo średnie, to jest to. Dobra. To kupiło moje serce. Nie wiem jak twoje. Nie, to będą musiały być najlepsze poziomy. Jestem za. Wsiowo średnie. Tak. Łooo. Aha. Pozdrowienia, pracownicy. Jestem czaroszefem. Nazywasz się czaroszef, bo masz na sobie kapelusz czarodzieja? Nie. To znaczy tak, cicho. Wiesz moje wielkie wejście. Okej, sorki. Oto wsiowo średnie, gdzie ojrzewają najdziksze fantazje. Ale tylko takie niezwolone od lat 6. Moją największą fantazją jest noszenie mebli. Wcześniej była nią partii Kapitolfa z elfem. Tak, też było całkiem fajne. Skupcie się, pracownicy. Możecie mi w przeprowadzkach. Mogę wam odszukać kasnale techniczne, abyście mogli naprawić portal. A co z elfami koszulkowymi? Nie grają w koszykówkę. Zmysują się MMA. A teraz do roboty. No! On mała MMA, no! Ciekawe, czy jest tu prawdziwy smok. Smok. To byłoby dopiero coś. Chodzi o tego, co zjadowce. I... z wypchaną sianem. Dział prawdy powiedział nam, że nie możemy... Dobra, nieważne. A tu jest jakiś poziom. I chyba tylko ten mamy na razie. No. A? Dużo tutaj nie zdziałamy, bo mamy za mało farta. Dobra. Yippi! Izard's Tower. Tak. Piękne. Pierwsze zdanie dotyczy wieży należącej do naszego najpotężniejszego czarodzieja. Jego osobista biblioteka, mane przez... ...Ruski Azt. Zbił sporych rozmiarów słoik, oczu, traszki i nie może pozbyć się zapachu. Odnosi się do ładnego mieszkania z 3 spelnami. Podoba mi się to, że 8 minut mamy na ogarnięcie. On ja też był w tutorialu. Właśnie tak, teraz sobie zorientowałem się, tak. Rachunek za samą paszę dla tej fosy musi być ogromny. Uwierzę non-stop. Jestem prawie pewien, że potrafi zmieniać kamienie w diamenty. Więc jeśli dobrze sobie poradzimy, to zarobimy fortunę. I jeśli jest prawdziwym czarodziejem, to czy nie może po prostu przemagikować swoich rzeczy do nowego mieszkania? Jeśli na to wpadnie, nie zostaniemy już żadnej pracy w tym świecie. Tak, był ten poziom. Pamiętam tutele. Są te latające tutele, które odkryliśmy pod koniec poziomu. Dobra, to coś mam zabrać. Najpierw dwójki czy jedynki? Chyba najpierw dwójki. O jest to... Nie, to było okropne, pamiętam. Dobra, wzięłam jedynkę. Tak czy inaczej, ja to zanoszę. O czym będzie? Tam na sam tył. Nie! O Jezu, już chyba, że to poleci za granicę świata. Ja powoli wyjmuję rzeczy. Ogólnie. Nie, na pewno, co jest ważne, możemy stosować żółwie jako asystę. Ale... No tak, żółwi trzeba nawet używać przecież. Ogólnie mówiąc... Ale on zaczął lecieć! Szybko. O, 20. No way. Tak ogólnie to się nazywa jakoś inaczej ten kształt, ale dla mnie zawsze będzie D20. Jest D20. Dla tych, którzy nie wiedzą, tak gwoli przypomnienia to powiem, ale jestem osobiście wielkim maniakiem RPG-owym. Naprawdę wielkim. No tutel do tyłu. Nie wspaniałą tył, pasję wzrok... moją i wielką. Tak jak gry komputerowe, to są właśnie też RPG-y.
Brawo. Ale wracając, a materiałów na temat RPG-ów to na razie prowadzić nie mogę, bo powiedzmy sobie szczerze. Żeby je prowadzić, trzeba mieć graczy. Chodzi o graczy. Czas. Chodzi o to, że czas, to prawda. Ale nie tylko to. Nie mówię o podcastach RPG-owych, nie. No ja mówię nawet o materiałach uczących sesję. Tylko tu jest problem taki, że materiały uczące wymagają, żeby mieć... A wait, zapomniałam, że tu można było tak robić. Poczekaj. No, dobra. Okej. Okay. Noż zepsułeś! Chcę wnieść jak najwięcej rzeczy, po prostu z nim będziemy to przekręcać. Tego zepsułem. Dawaj, siostra. Masz garbica. Dobra, ty się zajmijesz, to ja je tam już zaniosę jakoś. Noż. Ale przez przypadek nie puściłam triggera. Jak ty się zajmuj swoimi rzeczami, ja to, co tutaj już jest nagromadzone, tam postaram się wypakować. You know, że mi zablokowałeś właśnie. Już cię otwieram, spokojnie. Dziękuję. Dzięki. Mówiłem, że otworzyć jak tylko zabiorę swoje, więc no. No. Tak, dziękuję. To jest pierwszy przedmiot. Noż! Dziwię sama ze sobą. Musisz ty tam pójść. Okej. Pierwszy przedmiot jest już do dostawy. To tym jest chyba najmądrzejszy sposób. Nie wiem, czemu tego wcześniej nie robiliśmy. Super, zapinował się. Dobra, siostra, spróbujmy teraz jeszcze raz. Weź go. Po prostu dostarczmy, będzie lepiej. Czy inaczej, wracając jeszcze do tego. Po prostu, jeśli miałbym prowadzić takie sesje prezentujące RPG i tak dalej, musiałbym grać więcej RPG-ów niż jeden system na raz. A druga, przydałoby się mieć sporo PDF-ów, żebym mógł po prostu dosłownie pokazywać materiały, z których czerpię swoje informacje i tak dalej. System, z którym najwięcej korzystam, Pathfinder, druga edycja. Dobra. Nie w tą stronę. No powiedzmy, że ma za dużo darmowych materiałów i większość PDF-ów po prostu nie zakupiłem. No, kupuję tylko te najważniejsze, największe, albo wtedy, kiedy chcę coś wpuścić. Ja już Gargulca zaraz wciągnę, bo jest bardzo blisko. Tak, i tak nie zdążymy na gwiazdki. A to poprawianie wyników będziemy robić dla patronów. Okej. Okay. Przy czym wiem, że możecie uważać, co jest niesprawiedliwe, ale wybaczcie po prostu. Wybaczcie po prostu, ale no... Muszę mieć jakieś materiały dla tych, co to mnie wspierają. Poza sraniem w gacie? Na, już... sami kwestią top. Ja wiem, że horror on top. Ale inne rzeczy też chcę mieć. Idę po... Ostatnie... pierdoły? Nie, cztery jeszcze rzeczy. Kilka. No, ale cztery rzeczy, to już prawie wszystko jest. Widzę, że masz ten sam problem, to ja. Ale żeby nie było właśnie takie, że tylko szybko napomknę. Bardzo możliwe, że jednak zmienię zdanie i będziemy pokazywać maksowanie tutaj. Publicznie dla każdego. Ale wstępnie taka siostra zaproponowała, więc po prostu tego się trzymam. Nawet nie to, że to... Po prostu chcę, żebyś miał też jakiś content dla patronów w różnej maści, więc no... Ale wiesz, że content akurat mam. No nie, właśnie nie wiem. Bo mnie nie patronujesz. No nie żeby coś, mieszkam za ścianą. Właśnie dlatego wiem, że mnie nie patronujesz i wiem, że nie wiesz o moim kontencie. Wiem, kiedy coś nagrywasz. Myślisz, że ja nie słyszę, ty bardzo głośno mówisz. Okej, okay, to pytanie w takim wypadku, o której najczęściej nagrywam? Co? O której godzinie najczęściej nagrywam? W jakim sensie, do której godziny? Zazwyczaj, jak nie ma w domu ludzi po prostu. Odpowiedź. Chodź, to musimy...
tam dać, żeby to dać tu. Ej, daliśmy radę. Kocie ruchy normalnie. Ale powiedz szczerze, siostra, zła odpowiedź. Wszyscy jesteście w jednej części, nagrywam, ale tak. Zatrałam się, wpadł, bo muszę... O, shit. Co ja teraz zrobię? Padł. Co zepsułaś? Padł. Baterie nie stykają tak. Może nie jestem czarodziejem, ale to było całkiem magiczne. Musimy nauczyć się paru zaklęć. Na przykład zaklęcie, dzięki któremu wyrośnie mi 11 rąk do przenoszenia rzeczy. Czemu 11? 10 do przeprowadzek i 1 do trzymania filiżanki herbaty. Mądre. Nawet bardzo. Ej, tak dla przypomnienia, mimo że jesteśmy mało znaczącymi osobowościami, to prawdopodobnie w sobotę jesteśmy na Frykonie. Dostajesz najpierw w gregulce, okej. Okay. Obracanie się tylko w prawo, ciężej. A tutaj wszystkie żywie naraz, nierealne, jeśli nie gramy w czwórkę. Jest realne, trzeba przedmioty dać przecież. Tak, ale to będzie ciężko, dlatego mówię nierealne. O, kolejny poziom. Hihi! Brum, brum. Łe, nie da się trąbić, jak odblokowuje się poziom. Czarodziej, będąc właścicielem tej biblioteki, próbował ją porządkować i użył niewłaściwego zaklęcia. Nie mógł po prostu użyć klasyfikacji dziennej The Way'a? Ale czarodziej jeszcze nie przeszli na system metryczny. Musimy się przeprowadzić, a może rzuci nam kilka dukatów. O, dziura jest na środku. 3000 dukatów albo spadaj. 3000 dukatów albo spadaj, klasyka. Szkoda, że nie mam księgi zaklęć. A może być księga przekleństw? Mam tu słownik wulgaryzmów. Siostra, wiesz tak co? A i chyba widzę, że będziemy się przynosić... To dobry suchar. Będziemy się przynosić wszystko na środek i ta dziura będzie to robić sys, po prostu. Tak. To może być zaskakująco trudny poziom, nie jestem zdania. Sys? Sys? Przed to może być trudny poziom. Nie, mi się to podoba jak na razie. W ogóle muzyka jest świetna. Tak. Ale muzyka w tych grach zazwyczaj była świetna. Będę musiał ją ukraść. I co, i będziesz na sesjach ich używać, tak? What the hell? Tu są jeszcze zamykające się drzwi? Tak. Nie, siostra. Bardziej chodzi o to, żeby chciał jej słuchać, tak samo jak soundtracku z innej gry dzieciństwa. Tak zwanego Brave Dwarfs. Tak zwanego Ludzi Kostrzaty. Nie zbiję tego dzbanka, nie zbiję go. Tak, dwójki, no, że, tak rzecz, która może się zepsuć. Taki kawał drogi niosłam, no, taką rzecz. Zgniatło mnie! Brawo. Krzesło. Nie wiedziałem, że tu mogę być zgnieciony. Dobra. Ja biorę posąg rycerza. Wiesz, ja wziąłem stołka. Ty nosisz jedno ocobówki, ja noszę dwu ocobówki. Nie jesteśmy tacy sami. Przecież próbuję ciągle przenieść powoli. Tak szybciej. O, globus! Globus! Drzwi mi zamkli. O, w ogóle widziałem grzybki, holcynki. O, wow. Weź je ze sobą. Przydadzą nam się. Nie. Nie potrzebuję. A ja tak, więc go biorę. Nie chcę się joinknąć. Może da się jakiś eliksir zrobić? Tak cię na ciebie będę trzymał tutaj. Na 12 na 19. Próbuję lustro przenieść, ale tak trochę drzwi się zablokowały. O! Ups! Zbiłeś je! Także nie da się nie zbijać rzeczy. Też już tego jeszcze nie nauczyłam. Ja nie zbiłam, jak niosłam ten cały czas. Nie umiesz.
nie umisz. Nie, ja właśnie umiem, to ty nie umisz. Ech, co jeszcze, co jeszcze? Kanapa tam jeździ w kółko, bardzo mnie ten fakt raduje. A i gdzie teraz, co? O, tu będą drzwi, dobra. Mam radę tę grubę księgę... Nie! Tą księgę wniosę chyba teraz. Dla bezpieczeństwa tylko pomogę? Może? Dla bezpieczeństwa, to dlatego, bo jesteś leniwy. Nie. Zgniotłoby cię, gdybym nie pomógł. Zdążyłabym na styk. Mi się wydaje, żeby cię zgniotło. Albo ciebie, albo księgę. Mi się właśnie wydaje, że na styk bym zrobiła. Nie postaramy, to może będzie czas jeszcze ten szybszy. Okej. Szybko. Albo uda się nam na styk, albo zabraknie minimalnie. Zabraknie minimalnie. Zależy to krzesełko, czy to co tam jest, a ja będę polował na ten ostatni przedmiot. Patrz na świeczki. Świeczki tutaj oznaczają, gdzie się otwiera. Wiem, spokojnie. No nie. To wszystko wina głupich drzwi. No co? No nie, no. Chyba trzeba chodzić w ten sposób tutaj. No! Co? Nie zdążymy. Mhm, faktycznie. Nie, ale to jest naprawdę okropne. Gdzie poziom świetny, ale irytujący. Ale gimmick świetny, moim zdaniem. Ta, podoba mi się, tak. To jest Souls-like wśród koopów. No, może nie aż Souls-like, ale okej. Okay. Wiesz, że książki kucharskie to tak naprawdę księgi magii? Zwłaszcza w przypadku praw wymagających dodania magii. A drewniane łyżki to po prostu czaruszki z łyżką na końcu. A brakadabra, makaron z serem. Ale bym zjadła sera. Ale bym zeżarła margaritę, ale mi się zrobiła oko... Kawa jajsk, o mój Boże. Nakarm węża? Jest skrzynka stylu, nawet nie widziałam jej. Ale nie słyszę żadnego lustrad, nie mam pojęcia. Nakarm węża. Ja tam żadnego snyka nie widziałem. Gdzieś na pewno jest. Tak czy inaczej. Trzeba będzie to powtórzyć w poszukiwaniu ubrania nawet. To teraz? Czy jak? Nie, zobaczymy, czy jakiś jeszcze poziom możemy zrobić tutaj jest. Bez... Możemy. Gwiazdek jakiś poziom zrobić, więc nas jeszcze nie trzeba. Okej, okay, i co my tu mamy? Z powodu awarii magicznej różdżki drzwi w tym hotelu dla wiewiórek otwierają się tylko w jedną stronę. O nie. Ale jak różdżka mogła dostać awarii? I właścicielka, wiedźma, wsadziła ją do tylnej kieszeni i usiadła na niej w autobusie, a różdżka się złamała. Ukończę tę przeprowadzkę zanim i na nas użyję tej zepsutej różdżki. Pewną przeprowadzkę! To może być ten krasnal pomocy technicznej w sumie, jak tak myślę. Ten budynek jest niezgodny z przepisami przeciwpożarowymi kartonowa. Bo tu drzwi jednokierunkowych? Nie, bo nie ma dachu. A? Jakże tak naprawdę wszystkie tu nie miały dachów do tej pory? Nie, skądże znowu? Nie, skądże. W zupie. Biedny tutel, uratujemy go. Zaczniemy od lodówki. Jasne. To jest wielki maze, dosłownie.
Tutaj da się przejść? Nie. A. Mam lepszy pomysł. Świetny pomysł, zgadzam się z nim. Chodź, krzesło. Kacper Pitala by nas pochlebił, krzesło. Pochlebił? Dałby nam chleb? Pochlebił, pochwalił. Jeszcze ważne, żeby nam dał chleb, bo tak mnie to zdziwiło. Co Kacper Pitala ma wspólnego z chlebem? Może też gra w miasto salami? Wątpię. Mam wrażenie, że tę książkę będzie trzeba coś zrobić z nią. To jest dosłownie labirynt. Skrzynkę skarbów! Nawet nie jest mimik! A jesteś pewny, że nie ma Tiff? No ja już zostałam w tym odcinku! Ale teraz mi uderzyłaś, to musiałem ci oddać. Za dobrze nam tu idzie, jak na razie. Bo to prosty poziom. Prosty. W sumie tak, są tu same proste miejsca. Nie ma żadnych krzywych drzwi. Okej. Okay. Widzę... Teraz już zaczynasz coś chyba robić. Nie? Nie, ten tu nie dotrę, tam. Akordon jest jednoosobowy, więc zajmie się nim, a ja spokojnie ukradnę coś innego. Na przykład jakiegoś diamenta. Zawsze coś. No. Ja to widzę, że to niestety tylko i wyłącznie amety jest w stanie diament. Więc diamentowego kilofa sobie z tego nie zrobię. W ogóle słyszysz, jak ślicznie gram, jak grzem pole? Oczywiście. Oczywiście, miałbym nie słyszeć, bez przesady. Przecież tak. Twoje wycie i rzępole nie zawsze słyszę. No. Znalazłem grzybka halucynka i on będzie mój. Tylko mój, nie oddam. Mój halucyn. Dobra, niech ci będzie. To mnie już więcej nie bij. Dobrze, niech ci będzie. Znalazłem miskę z krabem. Na razie. A nie, to owoce, nie krab. Po co mi to? Już się cieszyłam, że jest biedny krab. Stefan, czy Zenon, czy jak on tak miał. Nie wiem, o jakim krabie mówisz, ale okej. Okay. Wow, nie pamiętasz. Nie, serio, siostro, jeśli możesz, to przypomnij, bo ja na pewno nie pamiętam. Nie pamiętasz pewnego konesera głupot w internecie? A i sytuacji krabowej? Dobra, o to ci chodzi. Dobra. To tak, to pamiętam. Muszę ci pomóc, siostra. Ale jesteś kochany. To jest jakieś biurko alchemiczne. Tutaj, trzeba. Nie, można tamtędy, dobra. Czemu ta tarcza wróciła na miejsce? Przepraszam bardzo, przecież do autobusu zaniosłem. Wątpię, że ją zaniosłeś. Myślisz, że co, że w ostatniej chwili ją rzuciłem gdzieś w kąt i wyleciała? Tak. Dobra. 5 ostatnich rzeczów. Ale tak, jeszcze a propos krabów. Ja chyba będę musiał niedługo znaleźć jakieś miejsce w swoim planie życia, żeby wsiąść do pewnej fajnej gry typu Souls-like o krabach. Wiesz co, nie pomyśleliśmy, że my w sumie nie musimy sobie... My sobie komplikujemy życie. Może mogliśmy przecież przedmioty sobie ustawiać tak, żeby... być... mieć otwarte drzwi. W sumie? Ale my jesteśmy stupido. Siostra, otworzę ci tutaj przejście, pomożesz mi przecisnąć zegar? Ty nie otworzysz. A nie, dobra. Trzeba. Poczekaj, musimy go wyglebić. Tak, musi być wyglebiony, to akurat prawda. Weź jakiś przedmiot, żeby zablokować te drzwi.
Nie, spokojnie, będzie problemu. Tylko połóż jakimś cudem. Już. Proszę. Teraz musisz go brać. Musimy go wziąć. Już dobra, prawie dobra. Się wyglebił. Jest, wyglebiłam go. Jej. Aha. No, czemu się odwyglebiasz? Zegar! Łamie grawitację. Dobra, mamy wszystko już tutaj. I dosłownie w parę sekund spóźnienia będziemy mieć, jestem tego pewien teraz. Tak. Ktoś mi nie chciał pomóc z tym głupim czymś, czego potrzebowałam. Czyli? No, tam z tyłu siedzi jeszcze przedmiot. Okej, okay, to już idę. Ja ci otworzę drzwi tutaj. Nie idzie naokoło jak ja. Dobra. Pięknie chycasz, ja. Czekaj, trzeba zablokować drzwi jeszcze. Ja to trochę ukradnę, ale ty tam jeszcze zostań. Żebyśmy mogli potem drugie spokojnie. Nie musisz się blokować. Otwórz mi po prostu. Dobra, nieś to. Poneit. Nie. No! Albo mi się wydaje, albo ity na mnie wychodzą coś w tej dwójce. Dobra. Staromodne metody najlepsze, wepchać. Dokładnie. No to chyba nie jesteśmy już w kartonowie. Wiem. Jesteśmy w coraz dziwniejszym świecie fantasy. Właśnie o tym mówię, tylko używając cytatu z filmu. Zastępując nazwę stanu kartonowym. Wiesz, żeby trochę rozładować napięcie. Napięcie. A czemu mnie na palcach? Pijama party? Pijama party. Poskacz na każdym łóżku. Wybiórcza akcja dostarczy żołędzia, żadnego suwania, nie używaj drzwi przesuwnych. Co? Bardzo... A, dobra, dobra, wiem o kto chodzi, ten na przycisk. A. Ej. Tak, czyli znaczy udało się to zrobić i pewnie werkuje. Mhm. O! Znaleźliśmy krasela! Możemy naprawić portal! Technicznie rzecz biorąc, jesteśmy krasami technicznymi. Ale w pojedynkę tego nie naprawię. Międzynarodowy regulamin krasnali mówi, że... każdą pracę musi wykonywać tuń krasnali. No dobra, mogę zadać pytanie? Nie, regulamin mówi też, że... przysługuje nam 5 minut przerwy co 5 minut. Przysługiwała mi jedna 5 minut... temu więcej niż rzecz biorąc, mam teraz przerwę. Sorki. Musimy też stworzyć sobie taki regulamin. Działajmy dalej! Musimy odzyskać szefa. Ale dalsze działanie dalej będziemy robić w kolejnym epizodzie, ponieważ no, skończyliśmy czas. Więc dzięki wam wszystkim, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej! Pożegnaj się, siostro. Miau. Hej, hej. Ponownie.